Targi Motor Show odbyły się po raz trzeci w Szczecinie na hali MTS. W tym roku zaprezentowało się 60 wystawców. Mniejsza liczba wystawców niż w zeszłym roku wynika z kryzysu w branży motoryzacyjnej. W jednym miejscu zapoznać się z bogatą ofertą motoryzacyjną, bo mamy, tak jak mówiłem, ponad 60 wystawców i nie musi marnować czasu na jeżdżenie po wszystkich. W ciągu jednego dnia może zapoznać się z ofertą, wsiąść do tych pojazdów przede wszystkim i zobaczyć, jak one smakują, w cudzysłowie, no żeby zdecydować się na ten wybrany, wymarzony samochód. Każde targi cieszą się dużą popularnością, ponieważ w jednym miejscu można zapoznać się z szeroką ofertą wystawców. Cieszą się te targi na pewno bardzo dużą popularnością, bo w ciągu dwóch dni odwiedza je prawie 10 tysięcy osób i myślę, że na tym poziomie to pozostanie. Liczba wystawców, tak jak mówię, waha się w zależności od koniunktury, ale te targi na pewno będą. Jednym z wystawców był dealer samochodów marki Citroen, który prezentował swój najnowszy model auta, ale zainteresowaniem cieszyły się również inne modele aut. Klienci są bardzo zróżnicowani, przychodzą ludzie młodzi, rodziny z dziećmi, rodziny szukają dużego rodzinnego samochodu, natomiast młodzi interesują się nowościami. Prezentujemy dzisiaj, zaczęła się oficjalna premiera nowego modelu DS5, który tutaj mamy na ekspozycji, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Targi w Szczecinie cieszą się sporą popularnością, bo to jedyna taka okazja, by zapoznać się z szeroką ofertą. Niestety środki finansowe nie pozwalają organizatorom na zaprezentowanie takiej oferty jak na targach w Poznaniu. Chciałbym mieć budżet taki, jaki mają targi poznańskie, do wykorzystania ku zadowoleniu wszystkich zwiedzających, żeby tych atrakcji naprawdę było dużo, dużo więcej i ci wystawcy by byli też również bardziej zadowoleni przez większą liczbę zwiedzających. Z roku na rok na targi przychodzi coraz więcej osób. Dla oglądających to doskonała okazja, by zapoznać się z ofertami wystawców, a dla dealerów to szansa na pokazanie się i zaprezentowanie, co później przełoży się na sprzedaż. Kolejne takie targi już za rok.